Siema, witam. Skolejny film jest TFT. Dzisiaj do wyboru sobie mam lub subskrypcję. Wiesz, chcę random loot. Okej, to jest spoko. To też nie jest złe. No, raczej na Sentinelę też bym głosował. Albo w sumie na ten loot zagłosuję. Bo te Sentinele czasem... No są spoko, ale ja czasem nie wiem, co przez to składać. To tak powiem. Nie wiem, bo jakbym miał jakąś gierkę pod fortunki, to w ogóle bym sobie zagrał. Możliwe, że ja będę wylosowany. Jednak nie. Jednak jakby ten gościu tutaj nie stał, tylko nie to... Znaczy ja bym był po nim, o, tak chciałem powiedzieć. No, co tu mam? Mythic Emblem, okej, no to tu się da Mythiców zagrać. Szczerze, już kiedyś się zawiodłem, że 10 miałem i przystarowałem. Jest tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i jeden bym musiał jeszcze Emblem. Również mam Story Wavera, Ink Shadow, Story Waver i Mythic. Co robią Ink Shadowy, nie? Oni hakają, oni mają te, o kurde. To ja chyba już wiem, po co to jest ta gierka. Pod snajper zasik. Snajper i co na przykład kurde, no Mythic Emblem mam by się przydało i może spróbuję tych Mythików, tylko że na przykład zagram ich 9, no i chuj, no. Ale Mythiki były mocne, jeszcze ten Kog'Maw mi tak wyleciał, no to jest niezłe, nie? Ja tyle Kog'Mawów dostałem na początek, no 4 to jest sporo imo, nie? Jeszcze jest Spotor Waver. To ja tu mogę mieć wszystko pomieszane, gemyśli, no. Wiesz co chodzi, ja sobie to w ogóle wszystko pousuwam, żeby mi nie pokazywało. A później najwyżej coś złożę, jak na coś się zdecyduję. Mam Story Weavera też, kurde, i mógłbym tutaj też ich składać. No ale nie mam pojęcia, no. Kupię na razie. Najwyżej wejdę w level i... Sorry. No i dorzucę na razie. Kurde, 10 Story Weaverów było zajebiście zagrać, ale to jest naprawdę ciężkie do zrobienia. Też coś lecą, nie? Jurtek Champions Gain 150 alfa, 10 atak mana i 10 atak speed. After 15 sekund, okej. Okay. Okay, no to nie jest złe, nie? To kowadło też by nie było jakieś, ale może wezmę te trening tymi do misy, kurde. Trening penisy za 8 rund dostanę i zawsze coś będę miał. Dobra, ogólnie to nie wiem, czy bym nie dorzucił teraz sobie po prostu tej ziomeczki. Żeby mieć pod Kayla faktycznie. Tu jest Mythic. Najchętniej bym teraz wszedł w level. Czyli sprzedał tych udesów i dorzucił jeszcze to. No i na razie bym tak to zostawił. Tego sprzedaję, to zostawiam. No bo sobie dorzucę raczej tą Caitlyn. Nie wiem, no mam duże pole do popisu w tej grze, że tak powiem, nie? Pole jest spore. Raczej bym tutaj pod win streaka szedł. Ale jak tą drużynę jeszcze złożę, do końca w sumie nie wiem. No ale na razie jest taka i daje radę, że tak powiem, nie? Też jest ten Sentinel, jeszcze ja mam teraz tego Kayle. Kurde no, zobaczymy. Albo będą Mythiki grane. Ja nie wiem, Nekko nie kupiłem, czy ja miałem coś innego do kupienia. Chyba miałem Nekko i nie kupiłem. No, mogło tak być, raczej tak było. No, na razie pokupuję tych Story Weaverów też, nakupuję ich trochę. No bo albo zagram Mythiki, albo ich, nie? Ale mogę w sumie trzech Mythików na przykład zestawić i też zagrać Story Weaver, nie? Bo ich jest ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, nie? No ich jest siedem, mógłbym zagrać tylko sześciu, bo... No bo mam emblem. Więc najwyżej jakieś tu Mythiki też sobie porzucam, nie? No na razie zobaczymy. Zależy co będzie bardziej lecieć. Może jeszcze Mythic Emblem trafię na przykład. Wtedy bym Mythików leciał, bo Story Waverów 10 ciężko chyba. Chyba żebym miał szpatułę, to by była szansa. Zobaczymy. Na pewno na razie potrzebuję coś bardziej tanki w tym teamie chyba dorzucić. Jakbym miał Nekko i bym nie sterował, to bym miał Nekko. Ale ogólnie i tak wygram tą rundę, ale no tak jak mówię, przydałoby się coś tanki jeszcze do przodu. Ale na razie na spokojnie, teraz bym goldzika jakoś wolał pozbierać. Fajnie by było też powygrywać, wiadomo, ale... No na razie goldzik by był fajny, żeby zdobyć. Lecą w ogóle wszyscy, nie? Zyry, Kog'Mawy, Gareny, no... Bardziej tu pod Story Waver mi to tłuchnie, żeby grać ich 7 faktycznie. I byłoby wtedy spoko. Garena na razie kupię. Nie wiem, co w ogóle więcej stankuje, ale chyba on... Czogacik. No kurde, wygląda to w miarę w porządku, nie? Ja sobie później tych Mythików mogę, jak zostawić, to mogę Lilię po prostu i Nautilusa albo Chwej jeszcze dorzucić.
zamiast tych dwóch, no chyba, że koło ma być na trójkę, no to wiadomo, że on coś ich tam bije. Zero w sumie też bije, ładnie leci. No ja jeszcze nie wiem, nie mam 100% pewności, co tu będę grać. Bo mi lecą i mi fiki, i lecą mi te story wavery, nie? Bo Liber mi na rąbie chyba. No, nie zabiję go chyba nawet, bo on się frajer uleczył. No, zabić go zabiłem, ale szkoda, że się tyle leczy, debil. No niestety przegrywam, no ale trudno. Mogłem w sumie w lustrika iść. Ale nie wiem, no bo to jest właśnie z tymi emblemami, że ja nie wiem co grać teraz. No muszę kupować to i to na razie, bo nie wiadomo co będzie bardziej leczyć. Mifika mam barda do wzięcia, a Story Weavera nie mam nikogo na ten moment. Tu mam Nekko i barda. Prędzej mi Nekko wziął, bo barda mi zarąbali już i tak. W ogóle, że nie mam też itemów żadnych, to jest trochę smutne, bo dwa itemy tylko. A no Nekko mi została tutaj najrozsądniejsza dla mnie. No ja dalej nie wiem, czy Mefików, czy Story Weaverów, czy tego, a na przykład albo w ogóle, a tutaj dorzucić może jakichś snajperów, no nie mam pojęcia, nie? Naprawdę nie mam pojęcia. Ale może przy Mefikach został, tak szczerze, jak tak myślę. No kurde, X na przykład dam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Mam plus 100, to jest 9. I może emblem by się jeszcze trafił. A mi szpatuła. I może bym ich zrobił 10. No bo mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, no i emblem. Bo to jest fajne, bo to mi miejsca nie bierze. I mam w sumie Mythic Emblem. No kurde, mógłbym 10 zrobić. Jest szansa na 10 mefików w tej grze, tylko czy będziesz patuła? No tego ci nie powiem, ziomeczku, bo nie mam pojęcia, nie? Ale może być. Ale mi ktoś najebał. W jego drużynie. Kiana, bo ona chyba stanęła i mi pewnie obijała wszystkich naraz, dlatego wszyscy tyle HP potracili. No ale dobra. Jest okej, okay, nie? Spatuję może tutaj dasz, nie? No, a wszyscy dołączać będzie lepsze wygrana, nie? Ten nie tańczy, ale debil. Przez niego dostaliśmy pewnie coś gorzej. Ciekawe, czy byśmy dostali trochę więcej, jakby on doszedł, czy nie? Nie wiem w sumie, jak to działa. Ale widzę, że trochę tego jest. Dobra, ja bym dostał chyba przy mifikach, chociaż kurwa ta Zyra też leci. Nie wiem, nawet miejsca nie mam. Item, no ja nie wiem nawet kogo bym tu pod carry wtedy miał, ale dajmy, że Ginsa się przyda zawsze. I jakiś mieczyk też. Kupię na razie ją. Bo jeszcze przekonany na 100% nie jestem, no nie, ale kurde, no nie wiem. Ale chyba zostanę przy mifikach po prostu. Dobra, sprzedaję ją, dostanę przy mifikach. Zostaję przy mifikach, wywalono. Tą Zyra może sobie być w sumie, bo jak na przykład nie trafię FE, mi się uda Zyra na trójkę zrobić, no to kurde niech se jest, nie? Czemu by nie? Dobra, wygrywam tu, więc git. No ta Zyra bije coś, prawda? No prawda. Więc w sumie ona sobie może zostać, bo mi nie przeszkadza. Więc czemu by miał tu nie być? No właśnie, jeszcze ona leci jak pojebana jakaś, nie? No ale tylko ona tak bardziej leci z tych Story Waverów, tak? To tam jakaś Sivir była. No i w sumie to jeszcze. No tylko Sivir w sumie. Dwie miałem, no i tak to ta Zyra leci jak jakaś posrana naprawdę. Ale w sumie ja będę mógł najwyżej zrobić 7 mefików i jakiegoś Sage'a czy dodać albo coś, no nie wiem, zobaczymy, nie? No ale jak mi tak Zyra leci, to nawet bym zostawił tak losowo po prostu na razie, bo ona będzie dużo robić, no nie? Jakby się ją faktycznie na trójkę jeszcze udało zrobić. No a teraz dużo itemów mam. No teraz mam sporo, nie będę kłamać. I golda fajnie, bo dużo wypadło. No dawaj tego snajpera, chociaż... kurde, no powiem tak. Czy ten snajper tu będzie? Pewnie tak. Na razie tak zostawiam nawet tego Story Weavera. Bo i tak nie mam kogo dorzucić z Mefika. Bo ani barda, ani taką kęczę tu nie widzę. Nawet nie robię tutaj tego Team Planera teraz, bo po prostu zagram Mefików wszystkich, którzy są. I ewentualnie dorzucę kogoś, jeśli mi się uda na przykład zrobić... No 9 level raczej w tej grze, bo może mi się, chyba że mi się nie uda zdobyć szpatuły ani nic. To może nie.
Nie wiem, czy robić komała podkery. Raczej bym tego nie robił. Prędzej bym zrzucał itemy i później nawet jakbym miał na trójkę, to i tak bym ją pewnie sprzedał. Ale na razie w sumie nikomu nie daje. To taki anadyma, bo ona wchodzi i napieprze wszystkich bokiem. Z boku. No tutaj dostałem niezły wycisk. Ja tu mam dużo jedynek, praktycznie wszystko. Uś kogmawa i zyry. Nie mam no oczywiście snajpera do rzucenia. No ale raczej mi się nie opała ta Kayla tracić chyba za snajpera, co? Też ten Kayle kurde zrobił na 500 damage, to nie tak dużo. Okej, okay, to jest coś ciekawe. Healing opcji jedynki mnie nie zaspokajają. A to by mnie zaspokoiło w sumie też. Czyli gramy pod 9 level na 100%. Ja bym to komuś dał jednak itemy. I może ściągnął tego Kayle faktycznie. Bo mi się wydaje, że nawet jak na razie sobie dam itemki po prostu dla niej, a później po prostu dam komuś lepszemu ze snajpera, bo sobie bym tutaj jednego snajpera zostawił. No albo po prostu później tylko komuś itemu dam. To mi się wydaje, że ta Caitlyn zrobi więcej niż ta ziomeczka, ten Kayle nawet ze Story Weavera. Dobra, no ja teraz mam tylko Zyrę ze Story Weavera w sumie, bo... Bo tak. Bo jest na dwójce, to ich na razie sejezy, tak nie mam co innego dorzucić. Teraz trading, 9 level. Panie, że 33 golda dostanę, to jest kurde sporo dość, nie? Imo dość sporo. No, no wydaje mi się, że Caitlyn zrobi tak kurwa dużo więcej damage niż ten Kayle. Ona za dwa autocy już tyle, co on przez całą rundę prawie zrobił. Teraz czy powinna być lepsza. Nie mówię, że wygra grę, bo... No, na razie nie mam tankowności w drużynie. Mógłbym złożyć niby ten itemek, ale na razie się powstrzymam. Może Barda? No Barda nie, bardziej taką kończę Nautiliusa będzie jeszcze jako tanki. I ewentualnie jak nie będę mógł trafić sobie Mythic Emblema do jakiegoś tanka, to sobie bym dorzucił do jakiegoś fajnego. A na razie jest średnio. Dobra, no ja tu wchodzę w level od razu. Bo tej ludzie mam to dorzucić? No nie mam właśnie, a mam level. Więc trochę szkoda. HP-ki są ok w miarę 74. Myślę, że uda mi się wybić ten 9, nie? Ten sobie wziął HP-ki Tiny Titans. On gra duelisty, już ma 5, no on będzie mega mocny, nie? Bo ma duelist emblem? Ta, ma, czyli on może zagrać 8 i naprawdę być popierdolonym fitkiem. Jeszcze tak powiem. No ja dostałem trochę słabszy emblem mimo. No chyba, że mi się uda dzisiaj Mefiku zrobić, to zajebiste. No ale duelistów na przykład tak jak on dostał. Jak dostaniesz duelist emblem, to raczej ciężko nie zrobić 8. Tak mi się wydaje. A nie no, ty zabijasz jeszcze tego useless sentinela zamiast postać jakąś, żebym HP nie stracił. No weź, czy zabij go, no. Zespelował jebany Teemo albo Zoe. Za frajer. No taka jest nie lepsza niż ten Kayle. Mam nadzieję, że to nie jest zła decyzja, że ja stwierdziłem, że gram Mefików, nie? Tylko, że jest właśnie dobra, no. Arkanisty w sumie nigdy nie grałem, chyba, a widzę, że oni też są ciekawi. Mają do tankowania jakoś, mają Neko i Leo i... Coś to mają, ale tak średnio. Jest Lilia ogólnie, więc chętnie bym ją sobie wziął, bo w ostatnim odcinku, jak ktoś oglądał, może ktoś taki jest, jak grałem właśnie Mefikami, to wie, że strollowałem właśnie z Lilią. Więc teraz nie strolluję, bo już ją mogę dorzucić. Ale... A w sumie level teraz mi się wbije. Miałem mój dzień, mam za co ją dać. Ale teraz mi się level wbije i fajnie będę mieć 5 już. Więc git, no. Zobaczymy, co z tego będzie. Może się uda fajna gierka, no nie? Fajnie było. Zagotowałem to Lilia sobie na daleko nawala i rzuca kulami, nie? Więc na pewno bym chciał później dać jakieś itemki. Ja nie wiem, co to w ogóle jest. Bramble Vesta bym mógł komuś złożyć. Okej, dostałem w ogóle ten itemek. A tak szczerze mi się wydaje, że więcej ten Sentinel stankuje niż czego na jedynce. Ja no, wchodzę dalej w level. Przydałoby się, żeby mi się trafili od razu taką Kenji Bard, no bo nie chcę rolować, bo nie mogę, bo muszę wbijać level. Jak cały gold w level najchętniej. Wiadomo, że jak się trafi jakaś postać na kupie, nie? Oj, gościu widzę, że pod snajperu będzie o nie są gierka. Sniper emblem, sniper emblem, sniper, sniper. Kogmawa nie ma, dziwne. No może być mocny, jak będziemy tyle snajperów, to dużo damage'u. Dawajcie, pozabijajcie ich chociaż dwóch. Okej, no zabili, szkoda, że mi jego enemy Caitlyn zestrzeliła moją Caitlyn. Lilia w ogóle ładny damage, widzę. 1500 zadała bez itemków, no ale w sumie jest czerwona kurwa. Fioletowa, nie? Teraz nagle Story Weavery lecą cały czas, tu Garen, tu ta zaś.
A myfików jak nie było, tak nie ma. Ktoś mi ich kradnie, o pierwszy ziomek już gra myfikami, śmieć. Ten gra dualistami, ten gra 5 fortun, oj. Ale on troluje, bo on nie ma wypłaty w ogóle, okej, to jest troll. Behemoth Sniper, właśnie ma tych snajperów, jak robi 6, a może bez problemu, to będzie mega mocny. Ink Shadow, Warden, Duelist, Dragon Lord. No tylko jedna osoba mi kradnie, snajperów gra dwóch. No zazwyczaj po dwie osoby widzę, że grają to samo w tej lobby. Caitlyn, daj mi tą Diankę, dobra. Kogoś jeszcze? No raczej nie ma opcji. Tristana widzę, będzie problemem. 48 AP, no przed chwilą było 70 parę, więc nie jest tak kolorowe jak było przed chwilą, że tak powiem. No ale nie mogę jeszcze nic trafić, ja 9 level muszę wbić, kurde, no może być ciężko, jak ja będę takich pierdol dostawać. Jakieś dwójeczki by się tu nie obraził, jakby wpadł ten Neko, Cho'Gath chociaż. Neko i Cho'Gath chociaż, okej, okay, no jest Cho'Gath. Jest tutaj do kupienia ziomek. Zobaczymy, no. Jakieś itemki pod Lilię bym mogli dać, żebym jej dał coś pod tego, tamtego. Pod AP. By mi coś złożył, a bym chciał Nautilusa, bo bym go pod tanka tutaj zrobił głównego raczej. Nautilus raczej będzie najlepszy, mi się wydaje. Ta Zyra będzie do wyjebania raczej, mam nadzieję, że coś mi się za nią później trafi. Coś ona robi, coś się tam damage, wiadomo. Zaraz mi ją na trójkę, zaraz będę chyba miał nawet. Zaraz na trójkę, zaraz będę miał dokładnie. No jedno one off mam Zyra. No to raczej ją na razie zostawiam. Nie? Tu mam na sprzedaż, tu mam do dobycia level. Wchodzę i daję w level. Fajnie dużo golda mi wypadło. Jest to jakiś plus, bo będę miał łatwiej wbić szybciej. Ale zobaczymy. No mam do złożenia Giant Slayer jedynie dla Lili. A czy dla niej ten Giant Slayer jest ok? Raczej tak, no. Z Caitlyn będę musiał ściągnąć itemy. No i Lili coś bym... Z Caitlyn sobie nic dla Lili nie mam za bardzo. I Caitlyn mogę zrzucić Infinity Edge'a. A później za nią zrzucę Ashkę chyba. Coś kurde, ten Infinity Edge by mi się przydał. Znaczy ten mieczyk mi się na coś możliwe, żeby przydał. I taka jest nie średnio bije. Średnio, ja dostaję w pierdol jak skurwysyn. Ja nie wiem, czy dotknął do 9 levela, jak to tak będzie wyglądać. No. Wszyscy mnie biją jak pieska. Wszyscy. Znaczy pieska kurwa, no jak chuja jebanego żula pod żabką. Tak mnie napierdalają, nie? No I don't like this at all, no nie. Jedną zyrę mi brakuje, ale co mi ta zyra daje, jak ona gówno w gacie robi. Jak jej nie gram, to musi lecieć, nie? Red buff, Ginsoul, Regulate, teraz okej, gain a Deadblade, Infinity Edge, Beam Sword. Od AD wszystko, ja bym tak pod HP, HP by mi się przydało, nie? No daj mi Red Dead item pod Lilię jakiś. No zajebiste pod Lilię, nie? Okej, okay, no pod tanka to będzie dopierdzielone, nie? Tutaj da jakieś aszki, jakby ją rzucił. To w 100% kryta, no człowieku. Ale chyba bym pod tanka sobie to po prostu warmoga. Potem level jedną cykliknę ten, żeby dostać Lilię. No i to by były fajne itemki, już bym miał dla tanka mojego. I w sumie na razie mogę dać je dla Cho'Gatha, bo ma jako jedyne dwójkę. No i taki będzie tutaj Nautilus, nie? Jak go trafię kiedyś. No, Cho'Gath niech na razie tankuje chociaż, bo brakuje tej tankowności w chuj. A teraz Cho'Gath stankuje dużo. Niby to jest tylko Cho'Gath, ale no on dużo stankuje. Więc jest okej. Okay. Wypieprzaj tym Jonem, został mi moją zyrę. Patrzcie jak on tankuje, skurwysynek. No dobrze, że mu dałem tej temę, bo możliwe, że nawet wygrać nie wygram, okej. Okay. Bo ma barda pod Ginso, ale no dużo mniej HP straciłem, to na 1000%. A ja potrzebuję to HP jakiś wciul, no, ale no, to jest slipa trochę. For players come with back free rose. Wukong tu jest. Ja tej zyry nie chcę, pali mnie to, że one off, mam one off. W dupie ją mam. Tak brzydko powiem. Ja bym potrzebował Ashkę, nie? Żeby wymienić za Caitlyn. Caitlyn na sprzedaż jedna. Okej, okay, no mam. Masz Ginsa, masz Giant Slayer, masz Infinity Edge'a. Okej, okay, teraz jakiś Mefików, ja Barda w ogóle nie mogę trafić.
Trochę mnie to martwi, trochę mnie to wkubia. Wkubia mnie to trochę, wkubia mnie. Okej, okay, no teraz myślę, że wygram, nie? Aszka jest dość mocna, mi się wydaje. A mogę się mylić, nie? Ale ja bym się nie mylił. Agata mam, który dżet tankuje, więc raczej myślę, że jestem dobrej myśli, że tak powiem. No, tego gościa rozwalam bez problemu. Ta Aszka bije cosik. Z 5 koła damage'u. Ja, ale to jestem perfekcjonistą. Czadar w ogóle 3 koła sobie zrobił. Nieźle on bije, ale no nie będzie miał itemów. Nautilusowi bym je bardzo chętnie oddał. A jeszcze jeden level. Jest ok, nie? Okay, jest w ogóle drugi ten. Więc w takim momencie ja bym go nawet brał, bo jak na dwójkę go zrobię, to jest git. On zawsze mi zbufuje team. Będzie mocniejszy, prawda? No prawda. Ja bym nie tak zostawił w ogóle, tak jak to wygląda. Później nie wiem, co ja będę mógł wywalić, bo za bardzo w sumie to nic. Jedynie Aszka nie jest zbyt pikiem dla mnie. No i w sumie Wukong. Więc najwyżej Wukonga będę musiał wywalić, bo Aszka jest fine and carry. Ale Wukong 2 pewnie też by nie był zły. Okej, to biorę, bo mi się przyda. Tutaj nie mam właśnie co dorzucić i to mnie martwi. Ale mogę dorzucić cokolwiek, co mi coś da, czyli arkanista, tak, tak. No ja muszę wejść w ten level, nie ma co. Nie mogę tutaj rolować, żeby coś trafić może, tylko muszę naprawdę zapierdalać pod ten level, bo 33 golda też dostanę, no i na tym 9 bym został na 100%. No i fajnie by było. Za tym Zoe bym bardzo chciał Nautiliusa dorzucić i jeszcze zbufować bardzo drużynę, ale... nie zawsze się ma to, co się chce, nie? Ja już szpatuły w sumie nie mam. No ale tak jest, nie ma źle. No, zaczyna to wyglądać lepiej niż było na pewno, także przynajmniej tyle. Bo przynajmniej z kimś wygrywam i właśnie zaoszczędzam te HP i nie muszę się stresować, że kurde zaraz odpadnę. Bo tutaj rozpierdzielam na razie, jest git, nie? Tylko te itemy czego to by wystarczyło dać, mogłem je dać wcześniej, nie? Czy nie wiedziałem, że będę je ściągać, więc wcześniej w sumie nie mogłem za bardzo. Okej, mamy Vardena. Więc robimy tak. Ja sobie to trochę poprzestawiam jakoś, ale najlepiej, żeby to stało tu. Dobra, Lilia, dla ciebie bym chciał te itemki, ale nie mam. No, no zaraz będę miał ten level. Fajnie, jakby dużo golda mi wypadło teraz jeszcze z tych raptorków. No, byłoby zajebiście. Bo ja ogólnie mogę szybciej wejść 9, to dostanę 33 golda na 9. Więc to jest sporo, no nie oczekujmy się, to jest sporo golda. 33. Trochę rolek bym z tego mógł zrobić, no ale jakbym musiał zejść, to też bym nie miał dużo tego golda, więc wolałbym wszystko wygrywać. Żeby nie musieć schodzić jednak z tego golda. Wszyscy fokusują Cho'Gatha, czyli tak jak powinno być, no i wygrywam sobie przez to, nie? A ten Cho'Gath bardzo ładnie tankuje. Gości odpada, więc fajnie, ale Nautilusa jak będę mieć na dwójce, to od razu kurde mu daję te itemy. A dopóki go nie mam na dwójce, to chyba nawet nie przerzucam na razie. Ja dostałem w ogóle jakiegoś bruzera tutaj, ale raczej bym nie miał za bardzo za co dorzucić. Ja bym tak ten team już chyba zostawił, nie? W sensie, no bo kurde, jak ja będę mieć mefików, to oni wszyscy dostają buffy, więc nawet mi się będzie opłacało trzymać mefików chyba, nie? Ewentualnie bez barda tutaj, tylko hej. Bo ten bardzik nie będzie miał itemów, to i tak nic nie robi. Niby dostaje tam jakieś buffy, ale on i tak gówno zrobi bez itemów, tak szczerze. No dawajcie mi duże golda po prostu. No, no jest okej, okay, nie? 70. Dwie takie itemy, dwa. No na pewno różkę bym chciał bardzo, ale nie mam. Dla Lili nie mam co dać i to mnie właśnie wkurwia, nie? Za przepraszam, że tak powiem brzydko. Ale mnie to wkurwia. Kurwa mnie, po prostu kurwa. Wukong, masz. Nie to, tylko dwa te itemy mu z tego zrobię i tyle. Bo mu zrobię to. No dobra, masz. Bo ta kropelka, może poczekam do karuzeli z nią. Może będzie szpatuła. Może wtedy będę mieć 10 mefików, prawda? Dobra, jest źle, bo mi na backhand wyszli.
No ty tym setem robisz na Beklejna, no tak, skoczyłeś se. A Aszka, tylko żeby mi na Aszkę nie skoczył, jest git, nie? Dobra, Aszka przeżyła, więc wygrywam to, co? Bo ona jak się rozpędziła, to widzicie jak ona na kurwa, nie? Ona teraz ładny damage tu zrobiła. Fajnie jakbym miał na dwójce, w ogóle Wukong też z randomowymi itemami coś robi, więc git. What we got here? On offers you a choice of artefacts. No to daj mi artefakt jakiś pod lilię. Liczby by mógł być. Doubles the holder's attack range and causes each of the attacks to target a random enemy. No raczej bym Lichbane'a wziął. Daj mi Lichbane'a. Jeszcze na dwójeczkę dostałem, zajebiście wciór. No, no prawie już mam też level, więc ja już nawet, nawet mógłbym już wejść, nie? Ale wejdę jak przegram, w sensie chyba, że mi się szybciej uda. Dostałem 33 golda, doroluję sobie na spokojnie. Liczę na Odlisa 2, na Wukonga, na taką Kencha chociaż, na Aszkę też, bo ona bardzo fajnie by biła na dwójce, dużo więcej. I liczyłbym kurde na Emblem, na karuzeli, na szpatułkę by się liczyło. A, ten gość jest mega mocny ogólnie, już to mogę powiedzieć, bo widzę, że ma tutaj Irelia. Pod duelistów pewnie, więc ja już wiem, że on jest mocny. No Aszkę mi jak zabije, to... Na pewno nie wygram. A jakby ona teraz kastowała jeszcze, to bym zabił tyle czempionów. A tak to ja wchodzę w ten level, wiecie? No ja muszę. Muszę dorolować tu te dwójki, bo jest sraka jak chuj. Że tak powiem brzydko. Dawaj mi tego golda. Ja tu roluję wszystko. Taką kęć na razie nawet lasa kupię, dopóki nie widzę czego innego. Dwie Lisandry, no jak mi się udają na trójkę, to niech jest. No, myślałem, że już nic nie doroluje, nie? Okej, okay, jak leci on na dwójkę, to niech jest. Jeszcze kolejny leci? Neko, czy mam cię w ogóle na dwójce? Nie mam, to cię nie sprzedam. Lisandra nie będzie mi potrzebna. Kupię tego Solata, jak tak leci, tak szczerze. Lilia też leci, więc fajnie, ale nie mam dla niej itemów, to jest niefajne. Oj, Kiana 3. O kurde, weszła mi na backline, boję się tak szczerze. A, przegrywam to. No to kurwa śmiesznie, nie? Kiana 3 mnie wydymała. Widzicie co ona robi? Ja pierdzielę. No szkoda, no. Kurde, no plan był dobry. Wykonanie... Chujowe na to wygląda, no szkoda. Chuj, ale ta Kiana mi dodała to z... Wszyscy mi to dodali, dość damage. No, unlucky.